Jak ci się podoba? Spierdalamy! Jesteście ujebani! Słyszycie? Jestem na miejscu. Trzeba czekać. Cześć, Vi. Jak się trzymasz? Bywało lepiej. Wiem. Widać po mnie. To co się stało? Potrzebuję z kimś pogadać. No. Najpierw obejrzyj. Znowu martwi politycy? Obejrzyj. NCPD na trop niebezpiecznego porywacza i mordercy. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 7 i 15 alei. Przedstawiamy nagranie z policyjnych kamer. 10.38, powtarzam. 10.38. Rejestracja 2AA6244. Opuszczamy pojazd. Odbiór. Wyłaź, już! Ręce do góry! Spokojnie, panie władzo. Bez nerwów. Zamknij się! Centrala! 10.53, 10.54. Powtarzam. 10.53, 10.54. LeVar Martinez, lat 17. Rodzice zgłosili jego zaginięcie ponad miesiąc temu. Niestety, LeVara nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu septycznego. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatkowi podawano bardzo wysokie dawki hormonów, sterydów anabolicznych, a także stymulantów. W samochodzie, którego właścicielem jest Anton Harris, znaleziono przedmioty bądź materiał genetyczny należący do 7 innych zaginionych nastolatków. Niestety ich dalszy los pozostaje nieznany. Choć Piotruś Pan, jak ochrzciły go niektóre media, przeżył postrzał, dotychczas nie odzyskał przytomności. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. Ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. Powiesz coś więcej o tym zaginięciu? Ja i siostra nie za bardzo się dogadujemy. Nawet nie znam szczegółów. Żałuję, że nie było mnie przy niej, kiedy tego najbardziej potrzebowała. I co, pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię? Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. A śledztwo prowadzi Gonaga, dupę Elaine. I jak na razie gówno zrobił. Ja bym tego nie odpuściła. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo gość jest warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. To eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je odtworzyć jako braindead. Masz dostęp do tych snów? Jeszcze nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Umówiony? Niezupełnie. Wejdziemy tam razem, ale... ale nie głównymi drzwiami. Sugerujesz złamanie prawa.
Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. Dobra. W środku nikogo nie będzie. Jak chcemy znaleźć ten Braindance? Aha, pamiętaj. Prawdziwe nazwisko Piotrusia Pana to Anthony Harris. W tym pomieszczeniu na pewno nie trzymają Braindance. Zamknięte. Nie wejdę. Mam jakąś drzazgę, ale nie zapisano. Szukamy dalej. Puste opakowanie po Braindance. Hej, River! To chyba tutaj! Masz coś? Jeszcze nie. Anthony Harris. Spróbujmy w tych szufladach. River? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować donosu, że niucham w nie swojej sprawy. River? Ja Ven. Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Jedynie zawiesili. O czym ona mówi? Nie powiedział ci co? Wysłuchaj mnie, Javen! Nie dość ci kłopotów. Piotruś Pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi, naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca. Życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Idźcie! Wynoście się, musimy no już! Musimy dostać nagrania Braindance'ów Piotrusia Pana. Mówię ostatni raz. Wyjdźcie! Javen, do cholery! Za kogo ty się masz? Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuchł pożar i wszystkich ewakuowali. Na 2 godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. Nie chcę was tu nigdy widzieć. Szczególnie ciebie. Ten facet zawsze będzie tylko brał. Nigdy nic ci nie da. Ledwie znam Rivera. Tylko współpracujemy. Nie wiesz w żadną jego obietnicę. Dzięki za troskę, ale tracimy czas. Gdzie jest Braindance Harrisa? On nie śni. Czekaj. Jak to?
pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne, co mamy, to kakofonia wrażeń. Chcę... Spróbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie podwzgórza i wyprodukowanie hormonu. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Dlaczego nie spróbowałaś tego wcześniej? Bo w przeciwieństwie do Rivera, znam działanie mózgu ze studiów medycznych. A nie z książek czytanych komuś przez ramię. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idźcie już. Otworzę wam frontowe drzwi. Chodźmy, Vi. Wiem, od czego zaczniemy. Tak przy okazji, co wiesz o biochipach? Chodzi mi o relika Rasaki. Czekaj, zaraz wracam. Okej, no i co dalej? Tak przy okazji, co wiesz o biochipach? Chodzi mi o relika Rasaki. Ma służyć do przechowywania śladu pamięciowego. Wiesz, chodzi tak jakby o czyjąś osobowość zapisaną na biochipie. Tak, wiem, ale co w przypadku, gdy engram zacznie się nadpisywać na osobowość nosiciela? Nadpisywać? Nie wiem nawet, czy to możliwe. A czemu cię to interesuje? Nieważne. To nic takiego, dzięki. Masz powodzenie, Uglin. Chyba koleś liczy na coś więcej, co? Ej, River jest w porządku. Jasne. Widzę, że bardzo chcesz coś powiedzieć. Ja nie, coś ty. Może tylko tyle, że gość na ciebie leci. Głęboka obserwacja, jak na kogoś, kto istnieje tylko w mojej głowie. Co cię gryzie? Straciłeś odznakę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie wiem. Jesteś trochę głupi, wiesz? No, wiem. Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Randy'ego. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. A co z ojcem Randy'ego? Minęło już parę lat, odkąd dostał czapę. Wojna gangów. A, czyli wzorowy rodzic. Joss została sama z trójką dzieciaków, ale to twarda sztuka. Opowiesz mi coś o Randy'm? Jaki jest? Drobne kradzieże, prochy, ucieczki z domu. Wujek Glina opisze cię najlepiej. Są tacy ludzie, którzy zawsze przyciągają kłopoty. Randy jest jednym z nich. A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harrisa? Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu. I próbujemy. Chcę znaleźć u Randy'ego jakieś połączenie z Harrisem. Słaby trop. Najlepszy, jaki mamy. Nie boisz się, że Javen doniesie na ciebie do przełożonych? Przyjaźniliśmy się kiedyś. Nie sądzę, żeby to zrobiła. No, nie mówiąc o tym, że też mam na nią haka. Nawet jeśli nie zamierzam go użyć. Gdy przyjdzie co do czego, Javen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. Na razie powinniśmy skupić się na znalezieniu Randy'ego. Racja.
Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę mnie tu nie było. Kiedyś przyjeżdżałem cały weekend. Dawne dzieje. Zmieniło się coś od ostatniego razu? Takie miejsca się nie zmieniają. Zajebić ta okolica. River. Albo masz do mnie jakiś interes, albo wieści o Randy. Bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Joss, poznaj Vi. No więc Vi, chodzi o Randy'ego? Joss, nie wiem, jak mam to powiedzieć. Randy został porwany. Porwany? Ale żyje, tak? River, mów do mnie! Mamy nadzieję, że Randy'emu nic nie jest, ale musisz przygotować się na najgorsze. Vi, proszę cię. Gdzie jest Randy? Tego nie wiemy, ale próbujemy ustalić. I dlatego jesteście tutaj, zamiast go szukać? Kłótnia w niczym nam nie pomoże. To moje dziecko. Nie mów mi, jak mam się zachowywać. Joss. Musimy przejrzeć rzeczy Randy'ego. Po co? Żeby znaleźć jakiś ślad. Zaufaj mi, Joss. Tylko niczego nie zniszczcie. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. Chodź, Vi. Dzieci bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację. I co o tym myślisz? Myślę, że wszystkie kobiety w twoim życiu mają charakterek. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. Wujek River! Cześć, Monique. Cześć, Dorian. To twoja dziewczyna? Przyjaciółka. Zostaniesz do jutra? Zobaczymy. Mama czeka na was z kolacją. To stara przyczepa Joss. Randy ją zajął, jak kupiłem im nową. Burdel jak u mnie za starych czasów. Cześć ze śmieci, a ty się porozglądaj. Zamknięte. Wiesz, gdzie jest klucz? Nie. Wygląda na drogi sprzęt. Randy miał pieniądze? Chyba żartujesz. Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Zobaczyłbym, co ma w środku, ale nie znam hasła. Dasz radę je jakoś złamać?
Tainted Overlord. Jego ulubiony... No dawaj, dawaj. Dobrze go znasz. Na każde urodziny wysyłam mu jakiś album. Jasne, spróbuję. Proszę. Pomóż mi to przejrzeć, co? Coś jest niepokojącego w tej kreskówce. Aż mam gęsią skórkę. W takim wozie złapali Harisa. Blokada ulic? Kurczę, ja pamiętam ten dzień, River. Mieszka niedaleko starej szkoły. Zanotuj to. Strasznie empatyczny człowiek z tego Antoniego, co nie? Ustalił tożsamość Randiego i wysłał mu jakąś grę w prezencie. Koleś podszedł Randiego jak zawodowiec. River, czy ty kurwa widzisz to, co ja? Nie, nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Oni się nie tylko umówili, ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. Ja pierdolę. Ten skurwiel namieszał mu w głowie. Natalie musiała być jedyną osobą, której Randy ufał. Możemy zobaczyć tę stronę z linku? Jest jakiś link. To chyba ten, o którym pisał Randy. Zobaczymy. Ukryta strona Antonego Harisa. Kurwa, aż ciarki przechodzą. Hej, to był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. To, czego szukaliśmy dla Javendi. Mamy to. Randy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz, co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harisa. Oby. Ej, może jak użyjesz jakiejś netrunnerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie.
Mogę spróbować namierzyć IP Antoniego. Mam, ale wiele więcej nie zdziałam. Dzięki. Kreskówka River. To może być to, czego szukaliśmy. Wyślij ją do Jawen. Pamiętasz, co mówiłeś? Może skłoni Harrisa do śnienia. Wysyłam od razu. Okej, okay, napisała, że odezwie się rano. I że jestem draniem. I... chodźmy coś zjeść. Słuchaj, nie straszmy za bardzo, Joss. Jesteśmy na tropie i jutro będziemy wiedzieć więcej. Tyle wystarczy. Dorian, proszę. Ale to naprawdę smakuje jak smarki. Skończyliśmy, Joss. Zjadłyście? To do łóżek, spać. Wujek, zostało dla ciebie. Dzięki, Monik. Powiedzcie, że coś macie. Wiemy, że Randy znał porywacza. Kontaktowali się. Dlaczego miałby to robić? Wiesz, jaki jest. Szukał pomocy w złym miejscu. Kiedy ostatnio coś jadłeś? Wczoraj. To jedz. Ja nie jestem głodna. Dzięki. Może później. River. Powiedz mi, ale tak szczerze. Znajdziesz go? River to świetny śledczy. Na pewno go znajdzie. Nie poddam się, Joss. Joss, czy Vi może się przespać do jutra w przyczepie Randy'ego? Tak, tak. Zostaniesz, prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Zostanę. Dasz sobie tam radę? Jasne. Za chwilę pójdę się położyć. Trzymaj się, Joss. Vi, obudź się. Przecież nie śpię. Dzwoniła Jawen. Mamy to. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Masz braindance? Tutaj. Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze. Szybka ta twoja pani doktor. Nieźle. Co się z tobą dzieje, Anton? Wiesz, że będę musiał to zgłosić. No to nie jest normalne, Anthony. Zabiłeś Liamowi jego żółwia. Był chory. Ciągle się chował w pancerzu. Nie jadł. Chciałem mu tylko pomóc. Wstrzykując somatotropinę? Oszalałeś? Czy to jest coś, czego uczył cię twój ojciec? Przygarnęli cię dobrzy ludzie, zaufali ci. A ty jakim odpłacasz? Umarł ci kolega, rozumiem, ale to cię nie usprawiedliwia. Pietrz, coś ty powiedział? Dosyć tego. Dyrektor dowie się o wszystkim, twoi nowi rodzice również. Widzę, że jaki ojciec, taki syn.
ani słowa o moim ojcu! Tak, gówniarzu, wiem o wszystkim. Wasza farma padła, więc twój stan strzelił sobie w łeb. Zamknij się! Zamknij pysk! Nie masz prawa mówić o moim ojcu, śmieciu! Nie masz prawa! Nie masz prawa! Był zbyt słaby! Ja tylko chciałem pomóc! Co się cofnęliśmy, żeby coś zgłosić? Wiesz, że będę musiał to zgłosić. No to nie jest normalne, Antoni. Zabiłeś Layamowi jego żółwia. Kojarzę tę strzelaninę w szkole. Omawialiśmy ją w akademii. Czekaj, sprawdzę, która to była szkoła. Laguna Bend. Niestety w latach 50. zalali ją razem z całym miasteczkiem. Ale przynajmniej wiemy, w jakiej okolicy mieszkał Harris. Okej, chyba wiemy już wszystko. Trofeum z 2042 za pierwsze miejsce w międzyszkolnych zawodach zapaśniczych. Ani słowa o moim ojcu! Tak, gówniarzu, wiem o wszystkim. Wasza farma padła, więc twój stan strzelił sobie w łeb. Zamknij się! Zamknij pysk! Nie masz prawa mówić o moim ojcu, śmieciu! Nie masz prawa! Nie masz prawa! Był zbyt słaby! Ja tylko chciałem pomóc! Tony! Gdzie ty znowu polazłeś? Chodź tutaj! Idę! Tony! Do mnie! Tak, tato. Czy ty o czymś nie zapomniałeś? Mówię do ciebie! Nie wiem. Poziom choliny i metioniny. Co widzisz? Za niski? Miałeś sprawdzić przed pójściem do szkoły. Masz mi coś do powiedzenia? Ta krowa... Harris wygląda tu na jeszcze młodszego. Bez szans na identyfikację. Młody był tresowany przez ojca. Wygląda na komputer do sprawdzania funkcji życiowych bydła. Widzisz? Ta krowa jest chora, jak cała reszta. Idę! Tony! Do mnie! Tak, tato. Czy ty o czymś nie zapomniałeś?
do ciebie? Nie wiem. Poziom choliny i metioniny. Co widzisz? Zalistki. Jak sprawdzić, że musisz... Zaczynać. Hormony. A potem wyłącz tę cholerną kreskówkę. Wtryski, którymi podawano leki dla krów. Ludzie jedli mięso nafaszerowane tym gównem. Nie próbowałem wyłączyć to gówno. Suplementy w tej pasze miały utrzymywać bydło w dobrym zdrowiu. Chyba wiemy już wszystko. Chodź tu, urwij się. Zrobisz sobie krzywdę. To mi się to opiekuje. No już. To chyba to miejsce, Vi. Nowsze wspomnienie, to jego kryjówka. Jakieś przewody. Jest zegar. Godzina przed północą. Wygląda na to, że Piotruś Pan zrobił z tej farmy małą fortecę. Paliwo. Pewnie na jakiś czas zrobili tu warsztat samochodowy czy coś. Pierdole. Trzyma porwanych chłopaków jak krowy. Ta maszyna kontroluje podawanie jakichś stymulantów i hormonów. Daje sygnał do wyładunku. To znaczy, że niedaleko jest wysypisko. Patrz, kolejny. Stempela testu jednostki pożarniczej. Rejon południe. Świetnie. Nigdzie nie widzę Randy'ego.
Komputer jest podłączony do boksów. Gdzieś musi być inny komputer, do którego Harris podłączył miny i wieżyczki. Sygnatura modelu farmy wskazuje na Petrochem. Hej, to te wieże świetlne. Promowały wtedy nowy album Askrax. Co godzinę miały inny kolor. To już chyba wszystko. Dobra, River. To co właściwie mamy? Wiemy, że Harris wciąż mieszka w okolicy starej szkoły, dziś już zalanej. Z farmy widać miasto i wieże świetlne. To jakieś kilka mil od zabudowań. Wiemy, że w pobliżu farmy jest wysypisko. IP komputera Piotrusia Pana to rejon okolic Night City. W promieniu najwyżej kilkunastu mil. Wieże świetlne promowały album Askrax, zmieniając kolory w stałym rytmie. A że znamy godzinę... 11 wieczorem. Tak, czyli farma leży na wschód od miasta, a dokładniej południowy wschód. Stempel atestu jednostki pożarniczej to rejon południe. Wiemy, że model farmy wyprodukował Petrochem, więc reszta odpada. To daje nam tylko jeden wynik. To musi być farma Edgewood. Więc? Udało się? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Vi, jedziemy. Pierdolę, Vi. Oby się udało. Musi się udać. W dwa dni zrobiliśmy więcej niż NCPD przez całe śledztwo. To akurat żaden wyczyn, ale tak. Dzięki, Vi. Za wszystko. Znajdziemy go, River. Tak, kurwa. Gdybym wiedział wcześniej, co go gryzie. To nie twoja wina. Jestem jego wujem, Vi. Nie było mnie przy nim. Trzymaj się, Randy. Błagam. Trzymaj się, Vi. River, to jest ta farma. Udało się.
wiem. Teraz do... Szybko. Dwa działka przy obozie. Wracam. Bramo będzie przez ramę. Cholera. Zamknięte na amen. Poszukajmy innej drogi. Tutaj, River, szybko! Hej, Randy. Dasz radę? No tutaj! Randy! Jesteśmy tu z twoim wujkiem. Będzie dobrze. Żyję. Zdążyliśmy. Wyłącz tę cholerną maszynę, inaczej nie odłączę Randy'ego. Randy, nie. 10.52. Powtarzam, 10.52 na farmie na południe od miasta. Tak, kurwa, przyślijcie skład! Tak, przesyłam namiary na lokację. Nie, co najmniej kilka osób. Pośpieszcie się. Aha, uwaga na automatyczny system obrony na miejscu. Bądźcie ostrożni. Dobra, szybko. Wszyscy odłączeni. Trzeba to wyłączyć. Sprawdź pozostałych, może też żyją. Dobra. Nie żyję już od paru dni. Nie grozi. Vi, pomóż mi z Randy. Już, nie bój się. Pomożemy ci. Jesteś odwodniony, ale wszystko będzie dobrze. Vi, pomóż mi z Randy. Pomóż... Udało nam się, River. Tak, udało nam się. Ale nie zostawię tak tego. Za to, co zrobił. Nie odpuszczę temu skurwielowi. Co chcesz zrobić? Zabijesz go?
Właśnie tak. Duszę go gołymi rękami. Ten chory pojeb musi umrzeć. Nie, River. Razem zajebiemy tego śmiecia. Doceniam ofertę, Vi. Ale to już sprawa między mną a Harrisem. Skorzystam z zamieszania i dorwę go po swojemu. Pamiętaj, że wystarczy jedno słowo. Zawsze możesz na mnie liczyć. Na razie potrzebuję trochę czasu w samotności, ale... będę pamiętał. Hej, zaraz odlatujemy. Zabierasz się z nami? Dzięki, Vi. Naprawdę. Bez ciebie nie dałbym sobie rady. Nie ma sprawy. Dzwoń do mnie, gdybyś zmienił zdanie. Albo jakbyś chciał po prostu pogadać. Biedni chłopcy. Widziałeś kiedyś coś takiego? 8 lat służby i pierwszy raz. Przejebane.